Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj obiecany dodatek do filmu 4 rowery, 1 trasa. Do filmu, w którym testowałem 4 różne konstrukcje na trasie asfaltowo-szutrowej. Dla przypomnienia, tam był Full XC, Hardtail XC, Gravel i stalowy krążownik od Marine Mirwoods. Tamta trasa to była trasa, która sprzyjała gravelowi. Głównie asfalt i szutry niezłej jakości, z kilkoma dosłownie drobnymi elementami bardziej terenowymi. A dzisiaj uzupełniamy to o teren, no, z drugiego końca spektrum. Wjeżdżamy w las, wjeżdżamy w korzenie, w kamienie, czyli dzisiaj będziemy w terenie, który nie będzie sprzyjał gravelowi. No i tutaj mamy taką sytuację, że dzisiaj ten wynik będzie chyba dużo prostszy do przewidzenia. Myślę, że już teraz można powiedzieć, że rowery górskie pojadą zdecydowanie szybciej ten odcinek. Więc tutaj myślę, że ciekawsze będzie zaobserwowanie różnic nie tyle między gravelem a rowerami górskimi, ale ciekawsze będzie zaobserwowanie różnic między fullem i hardtailem i między gravelem, sztywnym rowerem o gravelowej geometrii, i Marinem Mirwoodsem, czyli sztywnym rowerem stalowym, ale o zdecydowanie bardziej takiej terenowej geometrii. Myślę, że tutaj będzie można jakieś ciekawe zależności zauważyć. No i to, co mnie też interesuje, to takie przeanalizowanie, jak duże będą różnice między tymi odcinkami terenowymi w stosunku do tych różnic między odcinkami gravelowymi. To znaczy porównanie, jak dużo traciły rowery górskie na asfalcie do gravela i jak dużo gravel straci do rowerów górskich w terenie. Rowery pozostają bez zmian. Jeśli nie widzieliście tego pierwszego materiału, to myślę, że zobaczenie go odda lepszy obraz całej tej zabawy. No i jeszcze jedna sprawa, mimo że w tym pierwszym filmie mówiłem, że ten test ma zbadać moje subiektywne odczucia w pokonywaniu tych odcinków i potem te subiektywne odczucia porównać z czasem, to znaczy, żeby mieć takie poczucie: aha, wydawało mi się, że jadę bardzo szybko, zobaczymy, czy tak samo wynika z czasu, albo wydawało mi się, że jadę bardzo powoli. Sprawdźmy, czy ten czas faktycznie to potwierdza. Przy tej okazji też mówiłem właśnie, że dlatego nie korzystam z pomiaru mocy i dzisiaj też nie będę jechał z pomiarem mocy, bo pomiar mocy jest świetnym narzędziem treningowym, jest fajnym narzędziem porównawczym, ale tylko w konkretnych, zadanych warunkach. Musimy mieć trasę, która pozwala jechać nieprzerwanie z taką samą mocą, to znaczy trasa to musi być trasa, na której się nie dzieje zbyt wiele. Nie może być jakichś kamieni, korzeni, jakichś takich miejsc, które nas będą wybijały z rytmu. No i przede wszystkim pomiar mocy nic nam nie da, jeśli chodzi o badanie wrażeń na zjazdach. No bo co mi powie pomiar mocy, jak będę wszystkimi rowerami pokonywał zjazd z zerową mocą wkładaną w korby. Kolejna sprawa jest taka, że pomiar mocy może nam pewne wrażenia też zaburzyć. Wyobraźmy sobie, że jest jakiś podjazd terenowy, jadę go na gravelu. Na gravelu mam twardsze przełożenie, więc żeby go pokonać, żeby podjeżdżać w ogóle, żeby się nie zatrzymać, muszę wkładać dużo większą moc w korby. Na rowerze górskim mam lżejsze przełożenie, więc mogę ten podjazd podjechać z dużo mniejszą mocą, pewnie trochę wolniej, ale moje wrażenia z tego przejazdu mogą być zupełnie inne. Dużo lepiej może mi się podjeżdżać na rowerze górskim, na którym się nie zmęczę, nie będę walczył o ten podjazd, tylko spokojnie sobie go po prostu wymłynkuję. No i jak wtedy to interpretować? Bo pomiar mocy na rowerze górskim będzie zdecydowanie niższy. Znowu czas na gravelu będzie pewnie krótszy. Więc to nie jest tak, że pomiar mocy jest zawsze jedyną taką wyrocznią, jeśli chodzi o porównywanie wrażeń z jazdy na rowerze. Natomiast oczywiście mam świadomość tego, jak przydatnym narzędziem pomiar mocy ogólnie jest. Także tyle tego gadania. Mam nadzieję, że teraz już wyraziłem się trochę jaśniej i zrozumiecie, dlaczego to się będzie odbywało bez pomiaru mocy. Jedziemy na objazd tego segmentu terenowego. Tutaj zrobię tylko jeden segment. I tak jak powiedziałem, tu już będą zjazdy, korzenie, nierówności. Jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Chciałem ten film zmontować tak, żeby zrobić takie krótkie 30-sekundowe przebitki z każdego przejazdu, ale na etapie montażu zobaczyłem, że ta nagrana ścieżka najlepiej oddaje właśnie wrażenie z jazdy każdym z tych rowerów, więc postanowiłem, że zostawię praktycznie bez żadnych cięć taki surowy materiał z każdego przejazdu. No dlatego też ten film jest bardzo długi, żeby nie marnować waszego cennego czasu. Dzielę ten film na rozdziały, więc każdy przejazd z każdym rowerem będzie osobnym rozdziałem. Więc jeśli ktoś ma ochotę, może zobaczyć całość.
Jeśli nie, to możecie sobie kliknąć tylko w ten rozdział, który Was interesuje, czy sobie po prostu tak wyrywkowo zobaczyć, jakie ujęcia nagrały się z przejazdu każdym rowerem, bo tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo widać, jak stabilnie się jedzie na rowerze górskim, a jak wyglądała ta jazda na gravelu. Natomiast ja szanuję Wasz czas, więc jeśli nie chcecie oglądać 30 minut przejazdów, to możecie od razu sobie kliknąć w rozdział z podsumowaniem i wszystko będzie jasne. Dla tych z Was, którzy zdecydują się oglądać całość i będą oglądały te surowe materiały z przejazdów, no to ostrzeżenie i przeprosiny. To jest materiał surowy, więc jest tam dużo sapania, pociągania nosem, jakieś ataki kaszlu. Może to nie jest najprzyjemniejszy materiał dla ludzi, którzy mają wrażliwy słuch, ale oddaje on w pełni wrażenia z jazdy. Także wracamy do filmu. To zaczynamy pierwszy przejazd. Sporo liści, nie widać co pod tym leży. Ale tutaj się nie wyrobiłem w ten zakręt. O, nie zredukowałem. Niestety nie widać dokładnie, gdzie są korzenie. Na fullu to jeszcze nie będzie taki problem, ale na sztywnych rowerach mogę wpaść w jakąś niespodziankę. Podjazd. Lecimy, długa prosta. Thank you.
od razu stromo w dół. Pełno liści. Zero przyczepności. I hopa do góry od razu. Chwila na złapanie oddechu. Te liście nie ułatwiają. Na MTB pół bieda, ale na gravelu, żeby to się nie skończyło glebą. Tak, na polu bardzo przyjemnie tutaj. Zero problemów z przyczepnością. Ostatni stromy zjazd. Powoli, bo zero przyczepności na tych liściach. Zaczynamy drugi przejazd. Druga próba, Thin Marine 2 Hardtail. Zaczynam od rowerów górskich, żeby chociaż trochę z tych liści tą ścieżkę oczyścić, żeby się potem tutaj nie zawić na gravelu. To już zdecydowanie odczułem brak przyczepności z tyłu w stosunku do fula. O, tak, widać. Od razu czuć, że to tylne koło bardziej się tutaj odbija. I teraz jak nie widać tych korzeni, to nie do końca się można spodziewać tych podbić. Jak te korzenie są widoczne, no to łatwiej chciałem zaprasować, żeby nas nie podbiało tak bardzo. Przy tych liściach trochę to zaskakuje bardziej. Więc tutaj na fullu można jechać praktycznie z tyłkiem na siodle. Na hardtailu już
minimalnie tyłek do góry idzie. Troszkę lepiej rozgrzany. Trzeba troszkę sił zostawić na ten podjazd. Redukcja od razu na najlżejszy. I stromo w dół. Na razie całkiem nieźle. Na tej trasie tutaj nie ma jakiegoś takiego kosmicznego przeskoku w stosunku do fulla. Nie ma tu dużych przeszkód, ale było takich kilka momentów, gdzie ten tyłek trochę podbiło. Ale to jest bardziej kwestia nawyku. Wystarczy chwilę pojeździć po takim terenie i człowiek się troszkę przestawia i bardziej pracuje ciałem. Ale znowu ta praca ciałem na koniec długiego dnia przekłada się na większe zmęczenie.
zawrotka. Jest. Mamy to. Przejazd na hardtailu zakończony. Chcecie, jak dobrze przetłumaczyć z angielskiego słowo playful? Bo to byłoby dobre słowo, które oddało różnicę między fullem a hardtailem na tym odcinku. Full wykonał swoją pracę. Przejechał wszystko bez zająknięcia. Dawał dużo przyczepności. Wszystko było fajnie i bezpiecznie. A na hardtailu właśnie było tak bardziej playful. Czas na trzeci przejazd i teraz już się zrobi ciekawie. Brak zawieszenia, brak amortyzacji, brak dropera. Hamulce wyraźnie słabsze niż w Canyonie Luxie i w Marinie Team Marine 2. Wyratować mnie może tylko szeroka opona i geometria tego roweru. Dobra, jedziemy. Brak dropera to nie jest najlepsza rzecz na takie zjazdy. Naprawdę, gdybym widział te korzenie, to by wyraźnie pomogło. Dobra. Jedziemy. Tańczymy. Na sztywnym rowerze na takiej trasie im szybciej jedziemy, tym mniejszy komfort. Thank you.
zabuksowałem w liściach, ale jedziemy dalej. Bażanta spuszczyła. I prosta. Tracić przyczepności tutaj. No tak, tutaj zdecydowanie największą różnicę robią te odcinki zjazdowe. Ja staram się to jechać tak szybko jak potrafię. Na jakimś wyjeździe bikepackingowym, jadąc na sztywnym rowerze, raczej bym to zjeżdżał wolniej. Tu już ręce trochę poczułem od tych wibracji, od tych uderzeń. Ale nie ma dramatu, jedzie się nieźle. To jest bardzo wygodna pozycja na tym rowerze. No i ta geometria, która nie daje takiego poczucia, że zaraz przelecimy przez kierownicę na tych zjazdach. Dobra, nawrotka. Już z góry.
No i jeszcze tylko przeżyć ten zjazd. Okej. Przy tych zjazdach, już przy takiej prędkości na zjazdach, już czuję wibracje w nadgarstkach, więc cały dzień jazdy z taką prędkością po przeszkodach na pewno by się skończył jakimś dużym dyskomfortem w dłoniach. Ale tak jak mówię, jakbym się wybrał tym rowerem na wyprawę, ja już kilka wypraw za sobą mam na tym rowerze, no to takich odcinków na pewno bym nie zjeżdżał z taką prędkością. Tutaj jadę na tyle szybko, na ile potrafię, żeby trzymać się w konwencji tej zabawy. Na fullu ta trasa to była czysta przyjemność, na hardtailu to była przyjemność z taką odrobiną przyprawy, tak lekko doprawione, jak ten tył tak troszkę uskakiwał. No a tutaj już na tych odcinkach zjazdowych to już była walka. Ale to też była taka przyjemna walka. Canyon Grizzle AL7. Nie bez przyczyny jadę na gravelu jako na ostatnim rowerze. Po pierwsze, chciałem być już dosyć dobrze rozgrzany, zanim wsiądę na gravela. Po drugie, chciałem jak najwięcej tych liści usunąć. A po trzecie, najbardziej się boję tego przejazdu. Więc jakbym miał zaliczyć jakąś glebę, to przynajmniej większość materiału będę miał już nagranego. Wąska kierownica, z przodu opona semi-slick tak naprawdę. Oczywiście żadnej amortyzacji, brak dropera. No cóż, jedziemy. Pewne skupienia nawet, nie mam mowy, żebym coś komentował w trakcie jazdy. Tu trzeba będzie wszystko przejechać na stojąco, te korzenie. Redukcja. Whew.
Ale bym przeleciał przez kierownicę teraz. O Jezus! Przód prawie wyjechał spode mnie. Tak mnie wybiło do tyłu, że straciłem zasięg do klamką manety. Nie mogę zahamować. To nie było przyjemne. Ale to raczej można zwrócić na fakt, że nie jestem przyzwyczajony do tego roweru. No, chyba nikt nie będzie zaskoczony, jeśli powiem, że z tych czterech rowerów tutaj jest największa walka. Ciśnienie w oponach, dwie atmosfery. Tak, jeśli chodzi o to, tutaj przede wszystkim chodzi o te subiektywne odczucia, więc te rowery tak się ułożyły też w kolejności przejazdów, od najlepszych wrażeń do najgorszych. Najlepiej zupełnie bezproblemowo na fullu, dalej hardtail. Potem stalowy Mirwood, już z oznakami walki na zjazdach. No i gravel. No tu jest cierpienie. Może cisnę chyba najmocniej na niego. A jadę chyba najmocniej z tych wszystkich rowerów, jeśli chodzi o moc wkładaną w korby. Oczywiście tam, gdzie się da włożyć w korby, a nie tam, gdzie mnie wybija. Tam, gdzie przeskakiwałem tą kłodę, tam, gdzie przejeżdżałem kłodę, to przejechałem to takim ruchem jak na rowerach MTB. I trochę mocno się wychyliłem. No i mało brakowało, to by się skończyło lotem przez kierownicę. Dobra, jeszcze tylko przeżyć ten zjazd. To było cierpienie. To było cierpienie, ale tutaj znowu, żeby być sprawiedliwym, muszę powiedzieć, że tak jak w przypadku Mirwooda,
gdybym się wybrał na jakąś wyprawę bikepackingową, to taki teren spokojnie się da na gravelu jechać, tylko po prostu trzeba jechać powoli, żeby to było komfortowe. Tam, gdzie rowery MTB przelatują nad przeszkodami, nawet ich nie zauważając, to tutaj już na większej prędkości jest po prostu walka, więc to był zdecydowanie najmniej komfortowy przejazd. Ale tak jak mówiłem, bawimy się na terytorium rowerów MTB, więc nic dziwnego, że jeśli chce się pojechać szybko, to na takim rowerze tego komfortu nie będzie. No dobrze, czas na podsumowanie naszej zabawy, czas na wyniki. Przypominam, że to jest druga część tej zabawy. Pierwsza część dotyczyła jazdy po asfalcie i po drogach szutrowych, także jeśli nie widzieliście tego filmu, to możecie nadrobić. A teraz przechodzimy do wyników. No i jak myślicie, czy domyśliliście się, który rower pojechał najwolniej? Najwolniej pojechał gravel na tym odcinku. Myślę, że to nie jest zaskoczenie. Canyon Grizzle AL7 w tym wypadku był najwolniejszy i pokonał tą trasę w 8 minut 45 sekund. No a na drugim miejscu, domyślacie się? Tak jest, stalowy, ciężki, pancerny Marin Mirwoods, 8 minut 39 sekund. Na drugim miejscu Hardtail Marin Team Marin 2 rower XC, łamane przez trail, 120 mm skoku z przodu. I tutaj mamy czas 7 minut 57 sekund. No i zwycięzca, oczywisty rower Full Suspension Canyon Lux Trail. Jaka różnica czasu w stosunku do Hardtaila? 8 sekund. 8 sekund szybciej, 7 minut 49 sekund na tym rowerze. Pamiętajcie, żeby się za bardzo nie spinać na temat tych wyników. To wszystko jest bardziej formą zabawy i służy przede wszystkim temu, żeby porównać te czasy z subiektywnymi odczuciami z jazdy, a właśnie tutaj w tych subiektywnych odczuciach jest największa różnica, bo no jasne, tak naprawdę minuta różnicy to już jest przepaść na odcinku tak krótkim, kiedy jedziemy trasę, która ma 8 minut i mamy tutaj minutę różnicy, to już jest naprawdę przepaść, ale w odczuciach jazdy też była przepaść. Przede wszystkim chodzi o to, że na fullu i na hardtailu mógłbym jeździć taką trasę przez cały dzień. Mógłbym spędzić 6-8 godzin na rowerze, jeżdżąc po takich trasach. Natomiast na sztywnych rowerach, a przede wszystkim na gravelu, no to ja już po tych 8 minutach już chciałem po prostu chciałem odpocząć. Gdybyśmy mieli cały dzień jechać po takiej trasie, to ten rozstrzał czasowy bardzo, bardzo by się zwiększał. No jakbyśmy jechali godzinę po takiej trasie, to te różnice byłyby dużo większe w stosunku do rowerów górskich i do tych rowerów sztywnych. Natomiast tutaj Marin Mirwoods sobie radził bardzo dobrze, lepiej w stosunku do gravela, przede wszystkim ze względu na szeroką oponę i też ze względu na geometrię, bo nawet jeśli nie było amortyzacji i trzeba było amortyzować ciałem, to jednak dosyć płaski kąt główki ramy sprawiał, że na tych zjazdach po prostu trzeba było ciałem amortyzować, a nie było takiej walki o życie, żeby gdzieś tam przednie koło nie wyjechało spod nas. Myślę, że wyniki nie są zaskakujące. Każdy może sobie je zinterpretować na własną potrzebę. Dla mnie to tak naprawdę pokrywa się z wnioskami, które już jakiś czas temu Wam prezentowałem w filmie o największym kłamstwie na temat graveli. Gravel w moich oczach pozostaje konstrukcją stworzoną na drogi. To mogą być różne jakości drogi, ale to jest rower, który najlepiej będzie się czuł na drogach i tam faktycznie im lepsza nawierzchnia, tym jego efektywność będzie rosła. Na przygody w terenie, kiedy musimy zjechać z drogi, ja wybiorę już rower inny. Możemy podyskutować w komentarzach, także na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem.